Miliarder widmo, właściciel supermarketu w Dino, nie ma adresu e-mail i nie wiadomo, jak wygląda. Jedyny człowiek na liście Forbesa, który nie ma zdjęcia, nie używa telefonu komórkowego, a na spotkania każe wchodzić bez smartfonów i smartwatchy. A to wszystko przed obawą o inwigilację. Co o tym sądzisz? Dbałość o interesy czy mania prześladowcza? Daj znać w komentarzu.